W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Z Archikatedry Warszawskiej, z tak szczególnego miejsca dla dziejów naszej Ojczyzny, ku któremu kierują się dzisiaj serca i myśli naszych rodaków z kraju i z zagranicy, pragnę na początku tej Eucharystii skierować słowa serdecznego powitania i pozdrowienia do wszystkich tutaj obecnych oraz do każdego, kto uczestniczy w tej liturgii za pośrednictwem mediów. Witam najpierw z należnym szacunkiem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Witam. Witam szanownych marszałków Sejmu i Senatu, panią prezes Rady Ministrów, szanownych posłów i senatorów. Witam i jego eminencję księdza kardynała, nuncjusza apostolskiego, księży arcybiskupów i biskupów, przedstawicieli kościołów, związków wyznaniowych i innych religii, wszystkich obecnych tutaj kapłanów, osoby życia konsekrowanego, każdego z osobna z obecnych tutaj wiernych. Dzisiejsze święto przemienienia Pańskiego oczom naszej duszy ukazuje się Jezus, który bierze ze sobą trzech uczniów na górę wysoką, aby ukazać im swoją boską chwałę. Pragnie On, by blask tej chwały rozświetlił ich serca wtedy, kiedy On sam będzie przechodził przez gęste ciemności męki i śmierci krzyżowej. Aby osiągnąć ten cel, Jezus posługuje się metamorfozą. Używa wydarzenia, któremu towarzyszy światło i dźwięk. Najpierw Jezus, którego postać, czyli morfe, została zmieniona, promieniuje światłem. To jakby ukryte bóstwo przebijające się przez ściany ciała rozbłysło blaskiem chwały Boga samego. Apokalipsa powie, głowa Jego i włosy białe, jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Następnie uczniowie usłyszą dźwięk głosu Ojca Niebieskiego docierający do ich serc, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Ten Boży głos obwołuje Jezusa nowym Mojżeszem, najwyższym autorytetem wiary, którego będą słuchać ludzie wiary wszystkich czasów i wieczności. Odtąd Pan Bóg będzie zwracał się do nas w sposób definitywny przez Jezusa, któremu powierzył władzę królewską, któremu służą, dobrze lub źle, wszystkie narody, ludy i języki, którego panowanie jest wiecznym panowaniem, którego królestwo nie ulegnie zagładzie. Po to, by być w stanie przyjąć otwartym sercem kochające władanie Boga w naszym życiu, potrzeba także naszej osobistej metamorfozy, osobistej przemiany każdego z nas, abyśmy z pomocą Ducha Pańskiego mogli odmienić się tak w sensie indywidualnym, jak i społecznym. Abyśmy mogli poznać, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Ten nieustający bieg dziejów zbawienia, nad którymi władzę sprawuje Chrystus, wpisuje się także historia naszej Ojczyzny i nasze osobiste dzieje. Wpisuje się w nie również kolejne zaprzysiężenie i rozpoczęcie służby przez nowego prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. W takiej chwili przychodzą samoistnie na myśl zalecenia apostoła Pawła. Zalecam przede wszystkim, uczy święty Paweł, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienie odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę,
abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zgodnie więc z zaleceniem apostoła kierujemy teraz nasze myśli ku Bogu, prosząc Go o wszelkie błogosławieństwo dla Pana Prezydenta, a razem z Nim o wszystkie konieczne dary Ducha Świętego, aby mógł On jak najowocniej w obszarze swoich specyficznych zadań angażować się ze wszystkich sił w poszukiwanie i urzeczywistnienie tego, co służy dobremu funkcjonowaniu całej wspólnoty obywatelskiej naszej Ojczyzny, abyśmy mogli żyć w szczęściu i pokoju dla Boga i Ojczyzny. W szczególności upraszajmy dla Niego ducha miłości Ojczyzny i ducha pokory. Najpierw ducha miłości, którym kierowany Jezus przygotował swoich uczniów na górze przemienienia do zrozumienia tego, że miłość do swojego ludu domaga się wydania samego siebie za lud. Rządzący winien przede wszystkim kochać swój lud. Rządzący, który nie miłuje swojego narodu, nie może nim dobrze rządzić. Następnie błagajmy o ducha pokory. W Jezusie Pan Bóg uniżył samego siebie, przyjmując postać człowieka, a dalej także stając się posłusznym, aż do śmierci. Rządzący chrześcijanin winien być również człowiekiem pokornym. Obie cnoty rządzącego, umiłowanie ludu i pokora są nam bardzo potrzebne. Każdy człowiek, który podejmuje się sprawowania władzy, winien postawić sobie te dwa pytania. Czy kocham swój lud, aby mu jak najlepiej służyć? Czy jestem na tyle pokorny, aby wysłuchać opinii innych i wybrać dla niego najlepszą drogę? Panie Prezydencie, modlimy się dzisiaj także o to, abyś przy podejmowaniu decyzji patrzył w przyszłość, kierując się radą, która jest zgodna z tradycją przodków i naturą Rzeczpospolitej. Każdy naród ma bowiem inny charakter i inne kształtowały go i kształtują okoliczności. Działając zgodnie z jego naturą, przyczyni się do uzdrowienia ojczyzny. Działając zaś wbrew jego naturze, niechybnie ją osłabisz. Bądź też w pełni przekonany o tym, że kiedy Kościół w czasie Twojego urzędowania zabierze głos w sprawach związanych z życiem społecznym i politycznym, to nie w tym celu, by sprawować władzę polityczną albo odbierać komukolwiek prawa do wolności opinii w konkretnych sprawach. Kościół pragnie tylko kształtować i oświecać sumienia wiernych, a zwłaszcza tych, którzy poświęcają się działalności politycznej, by ich wysiłki przyczyniały się zawsze do integralnego postępu człowieka i dobra wspólnego. Przez swoje nauczanie społeczne Kościół nie pragnie uczestniczyć w rządzeniu Polską. Niewątpliwie natomiast nakłada na wiernych moralny obowiązek wierności przekonaniu. Obowiązek wpisany w ich sumienie, który jest jedno i niepodzielny. Nie zapominajmy wreszcie i o tym, że początek jest w naszych rękach, ale koniec jest w rękach boskich. Dlatego każdy rządzący winien zakładać, że kiedyś będzie musiał oddać urząd swojemu następcy. Niech więc zawczasu zabiega o to, aby zapewnić sobie miejsce w niebie i w dobrej pamięci przyszłych pokoleń. Umiłowani siostry i bracia w Chrystusie Panu. W święto przemienienia Pańskiego jesteśmy wszyscy zaproszeni, aby duchowo towarzyszyć Jezusowi oraz trzem Jego uczniom na górze przemienienia. Ale w to kościelne święto dzisiejsze zostaliśmy również zaproszeni, aby teraz przez wspólną modlitwę towarzyszyć także Panu Prezydentowi, oficjalnie obejmującemu dziś swój urząd.
Zatrzymując się więc duchowo na górze przemienienia, prowadzeni przez usłyszaną przed chwilą Ewangelię, pragniemy, jak nas zachęcał papież Franciszek, przyjąć przesłanie Jezusa Chrystusa i przełożyć je na nasze życie. A czynimy to po to, mamy to po to uczynić, wyjaśniał, byśmy także my mogli zostać przemienieni przez miłość. Miłość bowiem przemienia wszystko. Czy w to wierzycie? Pytał głosem zatroskanego pasterza. Czy wierzymy? Czy mamy jeszcze siłę zawierzyć miłości? Czy chcemy ją zobaczyć, zrozumieć? Czy za świętym Janem Pawłem II możemy jeszcze powtórzyć i zgodnie przyjąć, że człowiek, każdy człowiek, pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeżeli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeżeli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dobrze wiemy, że nie chodzi tutaj wcale jedynie o jakieś wzniosłe uczucia, o sentyment czy lepszy nastrój, o emocje, które przecież przychodzą i odchodzą, aż nadto dobrze to wiemy. Chodzi o coś bardziej zasadniczego dla naszego życia, o coś bardziej podstawowego, fundamentalnego, coś, co, jak nam tłumaczył papież Benedykt w swej encyklice o miłości, angażuje wszystkie możliwości człowieka, co też w ciągu jego życia zmienia się wraz z biegiem życia, dojrzewa i właśnie dlatego pozostaje wierna samej sobie. A cytując wtedy starożytnych, Ojciec Święty dodawał, że treść miłości ostatecznie wyraża idem velle atque idem nolle. To znaczy chcieć tego samego i wspólnie to samo odrzucać, a przez to być podobny jeden do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnień i myśli. Umiłowani siostry i bracia, idąc za Jezusem, uczniowie doświadczyli, że ta mądra, starożytna zasada nie jest wcale tak prosta i łatwa, by konkretnie wcielać ją w życie. Im także potrzeba było czasu, aby to, czego ich uczył Jezus, na co im wskazywał, potrafili przełożyć teraz na własne życie, aby bez zastrzeżeń wszystko to przyjąć. Oprócz słów zachęty i własnego przykładu, oprócz wskazań i wyjaśnień, oprócz cudów i znaków, których przecież byli uczestnikami, naocznymi świadkami, potrzebowali jeszcze, mówiąc językiem Jana Pawła II, potrzebowali spotkania z miłością. I to właśnie takiego spotkania, które przemienia, które przewraca dotychczasowe schematy, które serce uwalnia od lęku, które odrywa od zapatrzenia w siebie, które sprawia, że może narodzić się wspólnota losu i przeznaczenia aż do końca, aż do przyjęcia logiki jego tajemnicy paschalnej, to znaczy, tłumaczy nam papież Franciszek, do wyruszenia z nim w drogę, aby uczynić ze swojego życia dar dla innych. I znając dobrze Ewangelię, my już wiemy, że na tej drodze uczniowie Jezusa spotkają krzyż, będą próby i niepowodzenia, będzie zdrada Judasza i zaparcie się Piotra, ale będzie i pod krzyżem wierność Maryi i Jana, umiłowanego ucznia, zaskoczenie Marii Magdaleny w wielkanocny poranek i spotkanie zmartwychwstałego z uczniami idącymi do Emaus, kiedy go poznali po łamaniu chleba, a potem wszystkie inne spotkania ze zmartwychwstałym i dar Ducha Świętego, by byli jego świadkami, i wyznanie apostoła Pawła, że my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i pogan,
Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. W tle tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich późniejszych historii, życia i losu uczniów Jezusa pozostanie na zawsze Góra Przemienienia. Pozostanie jej blask. Człowieczeństwo przejrzyste dla chwały Boga, który jest miłością, i ten głos, głos z nieba, to jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Słuchajcie Jezusa, nawet jak czytamy w zakończeniu fragmentu dzisiejszej Ewangelii, gdy dalej zastanawiać się między sobą i rozprawiać będziecie. Piotra, Jakuba i Jana przemieniło już jednak to spotkanie na górze. Przemieniła ich miłość, choć nie uwolniła od późniejszych zmagań. Nie oszczędziła przecież trudnych doświadczeń. Nie odebrała odpowiedzialności za podejmowane w życiu decyzje i wybory. Ale to spotkanie pozwoliło jednak zejść z góry i wyruszyć z Nim w dalszą drogę, czyniąc ze swego życia dar dla innych. Moi drodzy, są zatem spotkania, które mają moc przemiany. Są wyzwania, które sprawiają, że szukamy oparcia, żeby im sprostać. Są zadania, którym poświęcając nasze życie, odpowiadamy na wezwanie, by czynić z życia dar dla innych. Niewątpliwie do takich, do jednych z najważniejszych, do najistotniejszych należy służba dobru wspólnemu. W swej encyklice Laudato Si papież Franciszek nazwał ją nawet doskonałą formą miłości. Nie ogranicza się bowiem tylko do tego, co moje, co własne, ale potrafi w rozumny i uporządkowany sposób chcieć tego samego i wspólnie to samo odrzucać. Dlatego papież zachęca, a wręcz prosi nas, abyśmy ponownie odczuli, że potrzebujemy siebie nawzajem, że przecież jesteśmy odpowiedzialni za innych, za świat, że warto być człowiekiem dobrym i uczciwym. Co więcej, wskazuje jeszcze, że kiedy ktoś poznaje wezwanie Boga do uczestnictwa wraz z innymi w tych społecznych działaniach, powinien pamiętać, że jest to część jego duchowości oraz że właśnie w ten sposób dojrzewa i uświęca się. Żeby jednak troska o dobro wspólne była drogą dojrzewania i wzrostu, drogą, na której człowiek wierzący uświęca się, musi w praktyce zakładać poszanowanie osoby ludzkiej jako takiej, mówi papież, z jej podstawowymi i niezbywalnymi prawami, ukierunkowanymi na jej integralny, a więc całościowy rozwój. Bo zawsze chodzi, jak nas uczył święty Jan Paweł II, o każdego i o całego człowieka. Chodzi o rozwój człowieka i społeczeństwa, który zachowuje szacunek dla osoby ludzkiej we wszystkich wymiarach i służy jej rozwojowi. Oprócz szacunku dla osoby ludzkiej, troska o dobro wspólne domaga się również szczególnej troski o rodzinę. Tylko w ten sposób można przecież patrzeć z nadzieją w przyszłość. Bo każda rodzina, to od papieża Franciszka jeszcze, jest komórką społeczeństwa. Ale rodzina wielodzietna jest komórką bogatszą, bardziej żywotną. Inwestowanie w nią jest w pełni korzystne dla państwa. I wreszcie troska o dobro wspólne domaga się pokoju społecznego, a mianowicie poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Nie wolno ich bezmyślnie narażać przez nieprzemyślane działania, a zwłaszcza przez uleganie pokusie postępowania w sposób niegodny naszego człowieczeństwa. Trzeba natomiast odważnie ich strzec i bronić, starając się o to, aby wykluczać to wszystko, co może powodować społeczne frustracje i rodzić przemoc. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też i za innych. Jesteśmy odpowiedzialni za ojczyznę naszą.
odpowiedzialni za nasz wspólny, ojczysty dom, a w niej każda i każdy z nas wezwani na miarę swego powołania i swego miejsca w społeczeństwie do obrony, do promowania dobra wspólnego, do pomnażania go, do troski o nie we wszystkich wymiarach i w odniesieniu do każdego. Umiłowani, przed chwilą w naszym parlamencie nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za którego w tej Eucharystii szczególnie się modlimy, składając wobec Zgromadzenia Narodowego uroczystą przysięgę, zobowiązał się do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji, do niezłomnej obrony godności narodu, do troski o niepodległość i bezpieczeństwo państwa, a także do tego, że dobro ojczyzny i pomyślność wszystkich obywateli będą dla niego zawsze najwyższym nakazem. Wypełnienie tych zobowiązań staje się dla pana, szanowny panie prezydencie, praktycznym wyrazem troski o dobro wspólne, a przez to, jak mówił papież Franciszek, doskonałą formą miłości. W świetle tego, co pokazuje nam dziś tajemnica z góry Tabor, warto jeszcze raz za papieżem Franciszkiem powtórzyć, że w istocie miłość potrafi przemienić wszystko. Miłość przemienia wszystko. Przemienia bowiem nie tylko oblicza, ale nade wszystko serca zapatrzonych w Jezusa uczniów. Miłość czyni ich odważnymi i gotowymi do ofiarowania własnego życia. To miłość sprawia, że pójdą za Nim Jego drogą. Drogą, jak powie papież Franciszek, która zawsze prowadzi do szczęścia. Spotkają na niej z pewnością krzyż. Nie jeden krzyż. Będą próby, pojawią się wyzwania, może nawet ponadludzkie siły. Będą nadzieje i oczekiwania. Będą również trudne decyzje i wybory. Ale będzie zawsze i On, vera icona, prawdziwe oblicze, boskie światło ze światłości, ze swoją łaską, ze swoim błogosławieństwem, ze swoim miłosierdziem. Amen.